Wiewiórki i bobry, dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj znowu witamy Was w studio. Witamy, gdyż Paulina jest w domu, jest 3 maja, nagrywa, jest za kamerą, słuchajcie, siedzi. Przywitaj się. Dzień dobry. Nie wiem, czy słyszeliście, ja mam mikrofon podpięty, ale mam nadzieję, że to usłyszeliście. Paulina się z Wami wita. Dzisiaj nagramy makro, bo już dawno nie było, a mam ku temu okazję, gdyż to jest ostatni etap naszej modliszki storczykowej. Złapać ją przed stadium imago, czyli przed tym, gdy wejdzie w dorosłość, a będziemy ją rozmnażać. I ja osobiście uważam, że najpiękniejsze te modliczki są właśnie do stadium imago. Każdy może mieć swoje zdanie, ja mam takie, więc jakieś powiadomienia, wiecie co, nie wyłączyłem internetu, dobra, niech się nagrywa, powiadomienia będą później. Zatem, słuchajcie, aha, piesek zmęczony po długim spacerze, dzisiaj jest upał, jest 27 stopni, także niech sobie leży z piłeczką, nie? Dobrze, ale żeby nie było tak łatwo, zrobimy dzisiaj dwa modele i pokażę Wam moją technikę, moją bardzo prostą technikę robienia fotografii makro, co już było na jednym filmie, ale mi się wydaje, że muszę się rozwinąć. Dobrze, zatem zapraszam na film. Co będzie nam potrzebne do fotografii makro? Może zacznijmy od tej dupy strony, że tak powiem, od tyłka. Do fotografii makro będzie nam potrzebna scenografia. Ja tutaj mam taki fajny korzeń, znaczy nie, gałąź, to jest robinia akacjowa. U nas są duże wichury i niestety urywają się, albo przewracają się te gałęzie. Ja je wykorzystuję do terariów i tak dalej. Gdzie z Pauliną mamy drugi kanał, Pajęczaki z naszej paki, na który serdecznie zapraszamy. To jest nasza duża, druga pasja i to się fajnie przydaje, słuchajcie, do fotografii makro, gdyż mamy fajne, małe obiekty. A niedługo będzie ich więcej, ale dobra, nieważne, to nie ten kanał. Na tamten Was odsyłam, link w komentarzu. Zapraszam serdecznie. Co będzie drugie potrzebne? Słuchajcie, dyfuzor. Ja wiem, jak oglądacie różne kanały fotografii makro, macie dyfuzory robione, takie profesjonalne, z przodu lampy, z tyłu lampy, one są podłączone i tak dalej. Słuchajcie, mi to wystarcza. W zupełności wystarcza. Nie wiem, ja chyba dałem za to 8 zł. Z AliExpress chyba to wyszło, nie? Chyba mniej niż 8 zł, słuchajcie. To jest kawałek szmatki, się wkłada do czegoś takiego, to się zakłada na obiektyw, zaraz Wam pokażę. Sorry za te wszystkie kable, ale oświetlenie zrobiłem, bo słońce już nie jest z tej strony. Sony Alpha 37. Aparat, gdzie teraz kupicie go za 450 zł, naprawdę w dobrym stanie. I do tego obiektyw makro Minolta 50 mm z odzwierciedleniem 1:1. Światło 2.8, czyli bardzo jasny obiektyw. Chociaż przy fotografii makro, przy dużych zbliżeniach nie używamy takiej przesłony, ale może się przydać do fotografii krajobrazu, gdzie jest bardzo fajna przesłona. Dobrze, łącznie to jest sprzęt wart mniej niż 1000 zł. Możecie zrobić piękne zdjęcia makro. Za chwilę Wam pokażę. Czym jest odzorowanie 1:1? Wielu z Was się pytało i koleżanka mówiła, żebym objaśniał takie rzeczy, więc już mówię, 1:1. Wyobraźcie to sobie. Macie matrycę jakiejś tam wielkości. Nie wiadomo, nieważne, czy to jest mikro 4/3, czy to jest FX, czy to jest pełna klatka. Odzorowanie 1:1 to jest 1 centymetr rzeczywisty. Tyle samo się zapisze na matrycy, czyli jak masz matrycę 35 mm, tak jak stare filmy, to są pełna klatka oczywiście, no to 1 cm będzie 1 cm na matrycy. Bardzo proste. I to niby jest fotografia makro i powyżej tego odzwierciedlenia to już jest fotografia makro. Mniej to jest fotografia zbliżeniowa. Dla mnie to wszystko nazywa się fotografią makro, ale nazwijmy to fotografią zbliżeniową. Dla mnie jest jeszcze fotografia mikroskopowa, to używa się obiektywów mikroskopowych, ale to już są dalsze rozgałęzienia tej fotografii. Nieważne, ja fotografuję sprzętem poniżej 1000. Moja technika jest prosta, gdyż ustawiam sobie przesłonę mniej więcej na f8, to przy żywych zwierzętach nie możemy pozwolić sobie na focus stacking, czyli robienie kilku zdjęć w różnej głębi ostrości i potem to łączymy w jedną całość. Tak się nie da przy fotografii zwierząt.
szczególnie ruchliwy, chociaż modliczki potrafią zatrzymać się i patrzeć na ciebie jak na idiotę, czyli na mnie. Co ty chcesz mi zrobić, tak? Zdjęcie, czy chcesz mnie zjeść, a może dać mi jakiegoś karaczana, tak? No nieważne. I musi być model. Słuchajcie, to jest, nie wiem czy zobaczycie, pewnie wam nie wyostrzy, albo wyostrzy, zobaczycie. To jest, tutaj jest akurat w tym terarium, żeby przeszła sobie spokojnie na imago, bo to będzie dosyć większa modliszka storczykowa, czyli kreo... Co jogodą. Tak mówię. Hymenopus coronatus. Ale tak myślę, bo kreobroter, pseudo-kreobrota Warbergi nam samce przeszedł dzisiaj też na imago. Zatem wykorzystamy tą oto modelkę, bo to jest samica, jedna samica. Mam nadzieję, że będziecie trzymać kciuki, bo samiec już dzisiaj wyliniał na imago. Też porobimy mu zdjęcia, ale innym razem niech teraz sobie odpoczywa. I słuchajcie, musimy wziąć sobie tę piękną oto modelkę. Ona będzie zaraz tutaj atakować. O! Znaczy będzie szaleć. Będzie szaleć. Chodź. No, do góry idziemy. Trzeba ostrożnym być ze zwierzętami. Naprawdę, to są takie... O, widzicie, o, jakie to jest szybkie? Proszę bardzo, teraz sobie ją weźmiemy sobie na nóż, na rączki. Ja wiem, nie podoba ci się to. Dobrze, odstawiam elementy. Spójrzcie. Spójrzcie, to jest takie piękne stworzenie. I kładziemy na nasz patyk. Paulina, jeśli nie zmieścisz się w kadrze, to proszę, żebyś to zrobiła. Paulina uczy się obsługi. Nie mogę tego... Dobrze. Słuchajcie, udało mi się ją jakoś... Nie możesz tego opuścić. Dobra, zaraz wykombinujemy. Ale patrzcie na mnie. Dobra, słuchajcie, pokażę wam ją na aparacie. Teraz może uda mi się ją nagrać. Słuchajcie, podniesiemy sobie ISO na jakieś 400. Gdzie ty jesteś? Tu ty jesteś. Proszę. Dobrze. Zobaczcie, jaka to jest piękna, mała istotka. Ja uważam, że ten piękny mikroświat też jest fantastyczny. Zobaczcie, jak sobie siedzi, się patrzy. Jest spokojna, o dziwo, to jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre, jest spokojna. Co nam ułatwi pracę z nią? Bo te modliszki potrafią bardzo szybko się przemieszczać, wręcz teleportować. Tak jak mój pies teraz się schował za mną, ale dobra. Mniejsza o to. Dobrze pomogłem Paulinie bawić się w te różne rzeczy. Słuchajcie, dyfuzor mieści się idealnie na ten obiektyw. Włączamy wbudowaną lampę. Ja tylko tego używam. Nie używam żadnych innych lamp i tak dalej. Włączamy wbudowaną lampę i czas nam się skróci do 1 160 sekundy. To jest normalne. To jest maksymalny czas, jaki możemy na lampie zrobić. F8, ISO 400 ustawiłem, ale sobie ustawmy na ISO 400, bo nagrywałem dla was, jak wygląda Hymenopus coronatus. Więc zmniejszymy sobie do ISO 100. Ustawiamy sobie obiekt. Paulina, jak ci się uda, to możesz teraz Uwaga, przepraszam. Nie w ta strona, dobra. Nie w ta strona. Ok, ustawiamy sobie obiekt. I robimy zdjęcie. Co mogę wam powiedzieć? Słuchajcie, pierwsze zdjęcie naszego coronatusa. Spójrzcie. Tak pięknie nam się ustawiła, że ani przepałów nie ma, ani nic. Słuchajcie, jest piękna biel ISO 100. Zobaczymy. Paulina jeszcze mówiła, że ona ma przepiękne oczy, zatem ja ją postaram się odwrócić w ten sposób do siebie i złapać jej przepiękne oczy. One mają takie oczy. Tym razem pozwolicie, jeśli złapię sobie ostrość w moim okiem, a Paulina, jak się jej znowu uda, pokaże wam, gdzie fotografuje. Ona pięknie teraz stoi i nic nie pokazuje. Paulina, jesteś na miejscu?
drugą stronę. Paulina znowu poszła na sufit. Widzicie, tak wygląda fotografia makro. O, przepiękne zbliżenie. Ona siedzi sobie na tym kamieniu. Patyku. Kamieniu, patyku. Dobrze, nieważne. Ustawimy na oczy i wyostrzymy na całość. Ależ ona piękna jest. Dobrze, zrobimy teraz jeszcze zdjęcie z tej strony. Fajnie, moi drodzy. No bo Janek sobie idzie. Dobrze, ale uważaj na Kubusia. No. Nie może się biedaczek zdecydować. Dobrze, ja Kubusia przestawię w tą stronę. Dwa razy na kliki. Dwa razy. Dobrze. Jesteśmy. Ja se to potnę, słuchajcie, bo mój piękny operator sobie troszkę nie radzi. Nieważne, ja może się nauczyć. Słuchajcie, ja tu mam światło z tyłu na tą modliszkę. Zatem przestawię się bokiem. Paulina, jak możesz teraz tym na dół. I zrobimy zdjęcie na całej jego długości, szerokości. Gdzie ty jesteś? Tutaj ty jesteś. Przepiękny jesteś. O! Przepiękna! Dobrze, też. Już się powtórzyłem, bo to jest ona, moi drodzy. Ja sobie wyostrzę i zrobimy zdjęcie. No, nic dodać, nic ująć, słuchajcie. Dobrze, moi drodzy. Pokażę wam tak na szybko, słuchajcie. To jest jedno zdjęcie. Prawda, przepiękne. I to jest drugie zdjęcie. Oczywiście będziemy je spokojnie sobie kadrować, tak jakbyśmy chcieli. Przepiękne oczy ma. No, zielone paski chyba się poczekają. Zielone paski. Zobaczymy. Dobrze. Technika polega na tym, słuchajcie, że zawsze ostrzymy na oczy. Obojętnie jakim aparatem, jakim obiektywem, jeśli robimy fotografię makro, to ostrzymy sobie na oczy. Właśnie po to, że to są najważniejsze elementy. Zobaczcie, jak spokojnie. O, właśnie wam się przygląda. Chyba ma was dosyć, nie? Dobrze, damy jej spokój, bo samiec już jeden jest gotowy. Oj, 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 cześć. No, co to za spojrzenie. Dobra. Wracaj. Nie. W drugą stronę. Proszę. Proszę. No, ale już. Dobrze. Więc nasza kochana samiczka modliszki stoczykowej wróciła do terrarium. I drugie zdjęcie, znaczy te trzy zdjęcia, które wykonałem, to były dla was. A drugie zdjęcie, drugim modelem, jaki może być, to słuchajcie, ja sprawdzę, czy w ogóle nagrywa mi aparat. Nagrywa. 4 minuty. Dobrze. Ten film nie będzie za długi. Nie będzie za długi z tego względu, że fotografia makro nie wymaga zbytnio obgadywania. Drugim obiektem, słuchajcie, wybaczcie, że on siedzi w takim pojemniku, ale po ostatniej, nie wiem, czy mogę użyć na YouTubie takiego wyrazu, no ale po ostatnim barabara z koleżanką naszą Mandariel, no w takim pojemniku siedzi, żeby po prostu się najadł, że jest pusto, jest karaczan, chociaż i tak ma odwłok chudy, no bo wiecie, jak to jest w przyrodzie. Tak samiec wchodzi na dorosłość i myśli tylko o takie tam różne dziwne rzeczy. Dobrze. Zobaczymy, czy mnie nie zaatakuje przypadkiem, bo wiecie, jak to jest, nie? O, dobra. Udało się. Nasz kochany kolega sobie wyszedł na spacer. Wiecie co? Pokażę wam go teraz na aparacie. Chociaż jest z tej strony ciemno dosyć, ale zobaczymy, może się uda. Podniosę ISO do 400. Spójrzcie. To jest przepiękny samiec Philippus regius White Bahama, czyli szkakuna królewskiego z rejonu Bahamów, czyli Ameryka Środkowa. Samiczki mamy, widzieliście parę zdjęć, zresztą pokażę wam je teraz. Gdzieś tu w rogu będą, ale niestety, siedzą w pojemnikach i czekamy na kokony. Także trzymajcie kciuki, zobaczymy, co z tego będzie. Dobra,
Tak wygląda. Samce są ciemne, czarne wręcz bym powiedział, ale mają przepiękne, duże helicery. No i tańczą nawet do karaczanów, jak są dorosłe. Okej. Na tyle wystarczy. Ja postaram się, musimy uważać przy skakunach, gdyż one zostawiają sieci. To jest asekuracja przed tym, żeby nie zrobiły sobie krzywdy podczas ataku i upadku i tak dalej. Dobrze, jak widzicie, sobie ustawiam cały czas jego mościa, żeby ten jest troszkę zestresowany. Dlatego teraz, słuchajcie, zmniejszymy sobie ISO do 100 i zobaczymy, czy uda nam się zrobić jakieś zdjęcie. Jak widzicie, wszystko robię z ręki. Można robić takie rzeczy na statywie, ale to mówię, z przyrodą to jest tak, że czasami musicie podążać za obiektem, żeby nie było. O, jakie ty masz piękne ślepia. Ha! Dobra, pokażę wam. Nie będę taki. Naciśnij dwa razy. Pokażę wam. Zdejmę to osłonkę. Postaramy się zrobić mu jakieś jeszcze lepsze zdjęcie, ale zobaczcie, to jest pierwsze zdjęcie z skakuna. Prawda? Dobrze, nie ogrywając, nie przedłużając, zapraszam was na to zdjęcie. A my postaramy się zrobić jakieś inne ciekawe. Może uda się go troszkę rozszerzyć, bo czasami on siedzi tak. I helicery pokazuje. Helicery, czyli pazury jadowe. Tak, zęby jadowe. Tak, słuchajcie, skakuny są też jadowite, chociaż to są idealne pająki, jak macie arachnohobię, żeby się jej pozbyć. Arachnofobię. Arachnohobie, dobrze, to jest sklep. Ten odcinek nie jest sponsorowany przez Przemka z Arachnohobie. Dobrze, wszystko gra. Zajrzyjcie do niego, do sklepu. My też parę fajnych rzeczy od niego kupiliśmy. Co każdy pająk, no nie każdy, ale większość pająków w Polsce jest jadowita, musicie na to uważać. Mamy duże pająki, też będziemy robili fotografię zbliżeniową, no bo lasiodorze para chyba nie da się zrobić fotografii makro, nie chyba że... I mogę zrobić selfie, to jest drugi co do wielkości pająk na świecie. Mamy samicę, jak podrośnie kupimy samca i zobaczymy, jak byście chcieli. Dobrze, Paulina, tam gdzieś są patyczki, więc żeby go nie stresować, ja bym poprosił, żebyś dała mi patyczek. Może się uda go troszkę przestawić. Słuchajcie, do dużych pająków używamy pęcet metalowych, chociaż ostatnio używam pędzla, bo wiadomo, jak zaatakuje, bo pomyśli, że to jest, wkładasz mu pęcetę, pomyśli, że to jest jedzenie, może sobie złamać helicery, także, no, a helicery przy lasiodorze para chyba nie. Wygooglajcie sobie, albo teraz wam pokażę, jak to wygląda. Są naprawdę potężne i to bardzo boli, jak się wbije. No, Kubuś. Kubuś. Kubuś Monkiew. Kubuś sobie poszedł popatrzeć na panią swoją. Czasami, wiecie co, z fotografią makro i modelami makro, tak jak mamy te skakuny czy modliszki, czasami jest tak, że jest naprawdę bardzo... One są bardzo spokojne, bardzo współpracują, tak jak widzieliście modliszka, ale czasami, tak jak na przykład skakuny, one są ciekawskie świata, ciekawskie to, co ich otacza i one chodzą, cały czas chodzą, szukają, obserwują. Są naprawdę genialne pająki, ale co uniemożliwia czasami zrobienie dobrego zdjęcia. Dobrze. Ale znowu pokazał nam helicery. Przepiękny zielonkawy kolor. Cudo. No cudowny jest. Dobra, słuchajcie. Zapraszam na to drugie zdjęcie. Jak już wróciliście,
to teraz zapraszam Was do tego, żebyście mogli w tym momencie zasubskrybować mój kanał, jeśli do tej pory takie szybkie filmy Wam się podobają. Zostawcie tą łapkę w górę, tak? I co, lecimy dalej, nie? W zasadzie zdjęć już nie będzie, moi drodzy, bo nie będziemy męczyć zbytnio. Zwierząt to są żywe istoty, więc robimy jedno, dwa zdjęcia. Akurat ja musiałem mu zrobić zdjęcie, gdyż jak się uda nam odebrać kokon, jeśli chodzi o ptaszniki. Jeśli uda nam się dochować kokony, to przedstawiamy zawsze tatusia, jak wyglądał, mamusia, jak wyglądał, żeby mieć pewność, że to jest ta linia pająków z gatunku White Bahama. Żeby mieć pewność, komu co sprzedajemy, dla potwierdzenia. Dlatego przy okazji no, udokumentowałem sobie na drugi kanał, jak wygląda tatuś naszych kochanych skakunic. A chciałbym jeszcze przypomnieć, że Lili zjadła drugi kokon. No, tak się jest wśród pająków. No, w połowie. Takie jest życie. Takie jest życie. Wracając do tematu. Fotografia makro nie musi być trudną fotografią. Jak widzicie, sprzęt poniżej 1000 zł. Dyfuzor, lampa wbudowana, można zrobić bardzo dobre zdjęcia. I jeśli będziecie chcieli zobaczyć technikę focus stackingu, to napiszcie w komentarzach, przygotuję odcinek na tym, ale to pobawimy się z kroplami wody i z kwiatkiem z tyłu. Też takie zdjęcia robiłem, więc mogę Wam pokazać. A tymczasem życzę Wam po tym długim weekendzie, bo teraz akurat jest niedziela, koniec długiego weekendu, spokojnego powrotu do pracy, powrotów do domu i bezpiecznego, i mam nadzieję, że spotkamy się. O właśnie, teraz zaczął sobie tańczyć, nie? I do rychłego zobaczenia, czyli przyszłą niedzielę, a na pewno pójdziemy sobie na łąkę robić zdjęcia przyrody, która teraz się budzi. Dobrze, nie przedłużając, łapka w górę, zasubskrybujcie, specjalnie z tym dzwonkiem. Wtedy będziecie na bieżąco, jeśli chodzi o powiadomienia i co. Do zobaczenia na kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć, bez odbioru.